Pani poseł Krystyna Pawłowicz, proszę nie mówić do mnie posłanka, dziękuję. Mam pytania tutaj do pana posła. Mianowicie walczycie państwo o parytety płci w biznesie, walczycie o parytety płci w polityce. Dlaczego nie stosujecie w tych waszych związkach parytetów płci? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy mógłby pan wyjaśnić bardzo, bardzo konkretnie, co państwo rozumiecie przez wspólne pożycie? To jest moje drugie pytanie. I tutaj chciałabym również powiedzieć, i czy nie uważacie państwo, że skoro twierdzicie, że religia, sprawy religii są sprawą prywatną, że są sprawą prywatną, to dlaczego również sprawy emocji nie miałyby pozostać sprawą prywatną? Państwo ma pozostać neutralne. I czy nie uważacie państwo, że stosując tę logikę i tę interpretację, również wobec związków tego rodzaju państwo powinno zostać neutralne i nie powinno żadnych swoich prerogatyw tutaj stosować, nie powinno udzielać ani preferować, nie powinno instytucjonalizować. Państwo ma być neutralne, bierzcie to na swoje sumienie. Dziękuję.